Miłość objawia się na różne sposoby. Spójrzcie na ten budynek. Za każdym oknem kryje się unikalna ludzka historia. Kto dzisiaj znajdzie swoją miłość? Zobaczmy. Alicja jest studentką. Wynajmuje mały pokój na drugim piętrze. Towarzystwo dotrzymuje jej tylko kot Puszek. Czasami Puszek wybiera się na spacer. Wyskakuje przez okno na markizę sklepu na pierwszym piętrze. Alicja się nie martwi. Dobrze wie, że Puszek wróci. Zawsze wraca. Myśli, że pewnie poszedł na polowanie albo rozprostować łapki i zazwyczaj tak właśnie jest, ale dzisiaj powód jego wędrówki jest zupełnie inny. Alicja przygotowała obiad dla siebie i dla kota. Zanim usiądzie do książek, jeszcze raz wygląda przez okno. Puszka nigdzie nie ma. Tym razem nie było go dłużej niż zwykle, więc Alicja zaczyna się martwić. Siada zmartwiona do biurka, gdy nagle słyszy drapanie i pomiałkiwanie zza okna. Wygląda i zauważa Puszka, ale Puszek nie jest sam. Trzyma w pyszczku małe kociątko, a za nimi uroczy rudy kotek trzyma drugiego malca. Puszek spogląda na Alicję i wydaje stłumione miałknięcie. Alicja wybucha śmiechem i z radością wpuszcza do środka kocią rodzinę. Jak miałaby odmówić? Wygląda na to, że teraz będzie miała cztery koty. Na trzecim piętrze mieszka samotnie pan Ryszard. Ma już swoje lata. Wiek nie pozwala mu wychodzić tak często jak kiedyś, więc większość czasu spędza na fotelu przy oknie, obserwując, co się dzieje na zewnątrz. Z rozżawieniem wspomina lata młodości, gdy był pełen życia. Żona zmarła wiele lat temu, a jego dzieci dorosły i wyprowadziły się. Pan Ryszard czasem czuje się samotny, ale nie przejmuje się tym za bardzo. Wiódł dobre życie i cieszy się, że jego dzieci i wnuki są szczęśliwe i zdrowe. Na dźwięk dzwonka wzdryga się. Nikogo się nie spodziewał. Powoli sunie do drzwi i patrzy przez wizjer. Listonosz. Pan Ryszard otwiera drzwi i odbiera od niego małą paczuszkę. Nie wie, co może być w środku, ale podpisuje kwit, zamyka drzwi i wraca do pokoju. Otwiera nożykiem przesyłkę i widzi w środku drewniane pudełeczko. Pan Ryszard od razu je rozpoznaje. To był prezent od jego zmarłej żony Marty na 20. rocznicę ślubu. Kieszonkowy zegarek z jej portretem pod pokrywką. Myślał, że się zgubił. Trzęsącymi się rękami pan Ryszard otwiera pudełko i widzi, że do zegarka dołączony jest liścik. Cześć, tato. Wróciliśmy do miasta i znaleźliśmy to w jednym z pudeł. Myślałem, że mama chciałaby, żebyś go miał. Nie zgub go tym razem, dobrze? Kocham cię, Harry. Pan Ryszard odwraca kartkę i uśmiecha się. Łzy spływają mu po policzkach, gdy czyta na drugiej stronie: PS, wpadniemy na początku marca, akurat na twoje urodziny. Anna od kilku tygodni bardzo się martwi. Sam jeszcze nigdy wcześniej nie pracował do tak późna. Od niedawna regularnie bierze nadgodziny, a ona siedzi sama w pustym mieszkaniu na czwartym piętrze. Dzisiejszy dzień nie jest wyjątkiem. Zamówione dla sama jedzenie z jego ulubionej restauracji dawno zdążyło wystygnąć. Anna dostała tylko SMS-a. Wybacz, Myszko, dziś też wrócę późno. Anna miała nadzieję, że w walentynki sam wróci wcześniej, ale nic z tego. Próbowała przeczytać fragment książki, ale nie mogła się skupić, więc zgasiła światło i poszła spać. Anna zdążyła już zasnąć, kiedy słychać dźwięk klucza przekręcanego w zamku i sam cicho wchodzi do środka. W progu zsuwa buty i odkłada kurtkę. Na palcach podchodzi do Anny i przysiada na brzegu łóżka, czule gładzi jej włosy. Anna budzi się i patrzy na niego. Cześć, mówi zaspanym głosem. Cześć, kochanie. Sam odpowiada z poczuciem winy. Anna czuje, że coś jest nie tak. Siada na łóżku, patrzy na niego uważnie i mówi: ty zrywasz ze mną, prawda? Sam otwiera usta i zbity z tropów wybucha śmiechem. Anna jest zdezorientowana. Wtedy sam wyciąga coś z kieszeni spodni. To dla ciebie, otwórz. I daje jej małe pudełeczko. Anna otwiera i nie wierzy w to, co widzi. Czy dla... Dlatego tak długo ostatnio pracowałeś? Pyta. Tak. Sam odpowiada i klęka na kolano. Anno Katarzyno Wilkis, czy wyjdziesz za mnie? Bez ani jednego słowa Anna rzuca się w jego ramiona. Johnny mieszka w małym mieszkaniu na 6. piętrze razem z rodzicami i starszym bratem. Jego relacje z Alexem nigdy nie były dobre. Tłumaczył sobie, że to pewnie zazdrość o młodszego brata. W zeszłym tygodniu jednak tak się pożarli, że wkurzony Johnny niechcący rozbił swoją kamerę.
Bardzo ją lubiła, rodzice nie mieli pieniędzy na kupno nowej. Dzisiaj są urodziny Johnego, a po Aleksie słuch wszelki zaginął. Rodzice też się martwią. Sami nie wiedzą, gdzie jest. Nawet nie odbiera telefonu. Pewnie go wyłączył. Johnny jest zły i ponury. Nagle rozlega się dzwonek do drzwi. Mama pospiesznie otwiera, ale widzi tylko Jima i Kimberly, znajomych Johnego, których zaprosił na urodziny. Nadszedł wieczór i wszyscy siadają do stołu. Aleksa nadal nie ma. Tata patrzy na zegarek, wzdycha i puszcza Johnemu oko. Idzie do kuchni. Mama wyłącza światła. I wtedy jednocześnie dzieją się dwie rzeczy. W momencie, gdy tata wchodzi do pokoju z tortem urodzinowym, drzwi otwierają się z impetem. Tata staje jak wryty, wciąż trzymając tort w rękach. W drzwiach stoi zadyszany Alex. Od razu wchodzi do pokoju. Wszyscy patrzą na niego niemiali, a on patrzy się na Johnego. Siemasz, braciszku, mówi dysząc. Widzę, że jestem w samą porę. Trzymaj, najlepszego. John otwiera pudełko i widzi, że w środku jest kamera. Identyczna. Nie wierzy własnym oczom. Chce o coś zapytać, ale nagle zauważa, że kieszeń spodni Alexa jest płaska. Teraz zrozumiał, dlaczego nie odbierał telefonu. Johnny przełyka ślinę i pyta: chcesz kawałek tortu? Danny siedzi przy biurku w swoim pokoju na 8 piętrze. Trzyma w ręku długopis i wpatruje się w kartkę przed sobą. Obiecał sobie, że napisze ten list przed walentynkami i nie wolno mu się wycofać. Kto by pomyślał, że to takie trudne? Ręce mu się trzęsą i nie wie, co napisać. Wstaje od biurka i zaczyna chodzić po pokoju. Nie spodziewał się, że pisanie o swoich uczuciach może być takie trudne. Ty, akurat. Ale jeśli nie zrobi tego teraz, wszystko przepadnie. Danny zaciska zęby i siada do pisania. Skończone. Podoba mu się. Na miękkich nogach wychodzi wysłać list. Gdy wraca, zauważa w skrzynce kopertę. Wyciąga ją nerwowo i jest zdziwiony, jak bardzo przypomina tę, którą przed chwilą nadał. Otwiera. W środku jest złożona kartka papieru. Powoli i ze skupieniem czyta jej treść. Cześć, Danny. Nie wiedziałem, jak zapytać wprost, więc piszę. Myślę, że jesteś spoko. Pójdziemy na kawę? Henry M. Danny śmieje się z ulgą i niedowierzaniem. Wychodzi na to, że niepotrzebnie się martwił. Pan Jameson patrzy na zegar. Za 5:05. Przed zamknięciem po raz ostatni podchodzi do witryny zerknąć na skrzypce. Wybiera swoje ulubione, siada przy oknie i zaczyna grać. Jest sam, odkąd tylko pamięta. Nikt nie dzielił jego pasji do skrzypiec, ale panu Jamesonowi to nie przeszkadzało. Ten instrument był jego życiem i źródłem zarobku. Robił je i grał na nich. Każde z nich miało swoje imię i historię. Tym konkretnym skrzypkom nadał imię Agata. Były doskonałe. Uwielbiał każdy dźwięk, który się z nich dobywał i za nic by ich nie sprzedał. Gdy pan Jameson skończył grać, zauważył, że nie jest sam. Ktoś stał tuż przy oknie po drugiej stronie sklepu. Była to na oko 30-letnia kobieta, która patrzyła wprost na niego. Nie znał jej. Kiwnęła głową i podeszła do drzwi, żeby zapukać. Pan Jameson otwiera. Te skrzypce są piękne, słyszy zamiast powitania. Jak się nazywają? Zmieszane, pan Jameson mówi. To Agata. A pani jest? Kobieta rumieni się. Przepraszam, nazywam się Linda Crane. Jeśli panu nie przeszkadza, chciałabym je podtrzymać. Pan Jameson. Randall Jameson. Bardzo proszę. Czy pani gra? Zamiast odpowiedzieć, pani Crane wzięła skrzypce, oparła policzek i przycisnęła smyczek do strun. Melodia była prosta. Pan Jameson dobrze ją znał, ale jeszcze nie słyszał, żeby ktokolwiek włożył w nią tyle uczucia. Po cichu wziął drugie skrzypce i zaczął grać partię tła. Gdy skończyli, Randall i Linda przez jakiś czas siedzieli w milczeniu i wpatrywali się w podłogę. Kiedy wreszcie podnieśli wzrok, zrozumieli, że żadne z nich nie będzie nigdy samotne. Miłość objawia się na różne sposoby. To ona właśnie sprawia, że świat się kręci. I prędzej czy później znajdzie drogę nawet do najbardziej samotnego serca.